Z początkiem roku Wolsztyńska Fabryka Mebli weszła w spółkę ze szwedzką korporacją Skanska. Szczegółowych informacji na ten temat udzielił nam prezes zarządu pan Witold Łukaszyk. Z początkiem roku fabryka weszła w spółkę ze szwedzką korporacją Skanska. Czy mógłby pan prezes przybliżyć telewidzom tę kwestię? Tak, no rzeczywiście po kilkuletnim procesie przygotowawczym do prywatyzacji naszego zakładu firma 10 marca, znaczy minister Skarbu Państwa w imieniu naszego zakładu podpisał umowę na sprzedaż 75% udziałów naszej firmy, szwedzkiej firmie Skanska AB. Jest to olbrzymi holding o zasięgu międzynarodowym, można powiedzieć o zasięgu ogólnoświatowym, jako że działalność tej firmy skupia się na terenie całego świata, tak można powiedzieć, na wszystkich kontynentach. No i w tym całym podmiotu jedna z cząstek, która do niego przynależy, jest wymiarką. Mówię szczerze, że to jest nie tylko wojsko, nazwą Kodem Polderu. Jest to nazwa wywodząca się z jednego z czołowych niemieckich producentów kuchni. Jako że ta grupa kuchniarzy w ramach holdingu Skanska składa się z 5 zakładów kuchennych działających na terenie Niemiec, z jednego zakładu kuchennego działającego w Szwecji, no i ostatnio od tego roku naszego zakładu tutaj w Wolsztyńskiej Fabryce Mebli. Więc jest 7 producentów, w sumie stanowiących dość duży potencjał produkcyjny. Czy kondycja fabryki była aż tak zła, że trzeba było wejść w spółkę z partnerem zagranicznym? To pytanie jest pytaniem często powtarzającym się w podobnych wywiadach, w rozmowach, nawet nieoficjalnych. Tu nie chodzi o to, w jakiej kondycji doraźnej była, czy jest spółka, tylko działanie nasze i działania prywatyzacyjne były działaniami o charakterze strategicznym. Nie jest ważne, czy dzisiaj fabryka ma rentowność większą czy mniejszą, czy jej się dzisiaj na rynku dzieje dobrze. My musimy patrzeć z perspektywą kilkunastu, kilkudziesięciu lat do przodu. I tak spojrzawszy na problem, należałoby odpowiedzieć jednoznacznie. Prywatyzacja, idąc za tym dostęp znaczących kwot kapitałowych dla tego zakładu w perspektywie już tych lat, tego następnego i najbliższych kilku lat, była sprawą konieczną. Zakład ma swoje uwarunkowania sięgające korzeniami kilkudziesięciu lat wstecz. Był zakładem tak, a nie inaczej postrzeganym i zajmował określoną pozycję w rankingu polskich przedsiębiorstw produkujących meble. I nie był w tym rankingu najwyżej notowany. Inaczej mówiąc, za tym szło, nie był zakładem nigdy doinwestowywanym w technologie, w maszyny o średniej czy wyższej klasie europejskiej. Te zaniedbania czy takie podejście do zakładu przez dziesiątki lat przy jednoczesnej praktycznie braku możliwości do niedawna w ogóle jakiegokolwiek inwestowania ze środków własnych, no spowodowały, że zakład nasz stał się zakładem
technicznie przestarzały. I nawet jeśli wyrób prezentowany na zewnątrz nie wskazuje na to, to jednak nasza wiedza techniczna, jaką tu posiadamy, i możliwości porównania z technikami produkcyjnymi dziś, nie tylko w Europie czy w świecie, ale już w Polsce, wśród naszej konkurencji obserwowanymi, no tutaj ten poziom i to porównanie pozostawiało wiele do życzenia. Jeśli chcemy, a chcemy i mamy nadzieję, że nam się to uda, utrzymać się na tym rynku, być konkurencyjnym, to przede wszystkim musimy o tą stronę techniczną, technologiczną bardzo mocno dbać. Wysokość nakładów jest tak duża, że działając nie tylko w oparciu o środki własne czy kredyty bankowe w szybkim tempie, a tu potrzebne jest niezwykle szybkie tempo, nie bylibyśmy w stanie takich kwot zainwestować i tego zakładu szybko unowocześnić. Czy w umowie, którą zawialiście ze Skanska, były jakieś rozporządzenia dotyczące zwolnienia pracowników? Te sprawy, między innymi te zagadnienia, mieszczą się w tak zwanym pakiecie socjalnym, który był negocjowany między organizacjami związkowymi działającymi tutaj w naszym zakładzie, dwoma związkami, a właścicielem. I w zasadzie strona związkowa powinna się na ten temat wypowiedzieć, aczkolwiek oczywiście nie będę unikał pytania, bo znam treść tego porozumienia i mogę jednoznacznie odpowiedzieć w ten sposób. Wynegocjowana została gwarancja zatrudnienia do końca maja 1998 roku, co oznacza, że przez ten okres czasu spółka, niezależnie od swojej sytuacji, potrzeb i tak dalej, nie może z własnej woli zwolnić pracowników czy pojedynczej osoby, bo tak to jest daleko posunięte. Nie tylko dotyczy to zwolnień w jakimś szerszym zakresie, ale indywidualnych. I takie gwarancje zatrudnieniowe załoga otrzymała, wynegocjowała, otrzymała i z nich korzysta w tej chwili. No, tak sprawa wygląda. Nawiązując do handlu krajowego, jak wygląda sieć sklepów Bosztyńskie Meble i w ilu i jakich miastach macie swoje placówki? No więc, tak może część z telewizów bosztyńskich wie, czy przy innych okazjach miała możliwość zapoznania się z tym tematem. Króciutko przypomnę, że sieć handlową rozpoczęliśmy rozwijać w 1993 roku, w okresie, gdzie handel, a szczególnie ten handel, również handel meblami, był handlem zdecydowanie rozdrobnionym, niezorganizowanym i wymagał jakichś działań ze strony producentów, co nie jest normalnym dla handlu, dla normalnych warunków, nie jest rzeczą normalną. Tradycją jest na rynkach i w państwach ustabilizowanych, że producent zajmuje się produkcją, a od sprzedaży są sieci handlowe, dobrze zorganizowane, ze swoją opanowaną techniką, punktami, z całą sferą marketingu, jakie te sieci prowadzą dla przyciągnięcia klientów i tak dalej, i tak dalej. Dla nas były to wszystko nowe zagadnienia, które musieliśmy wdrożyć, do których sami musieliśmy jak gdyby dochodzić do wielu rozwiązań, przecież nikt nam tego nie podpowiadał. Aczkolwiek była to konieczność jak gdyby pokazania fabryki w taki sposób, jaki chcieliśmy ją w Polsce prezentować. W czasach, kiedy produkowało się 2-3 typy wyrobów, dowolne rozdysponowanie tam pojedynczych wyrobów w różnych miejscach Polski może spełniała w jakiś sposób swoją rolę, natomiast w pewnym momencie, kiedy zaczęliśmy już budować zestawy z pełnymi wyposażeniami sprzętowymi i tak dalej, wiadomo, kuchnia to jest kompleks wielu rzeczy, to nie tylko elementy drzewne, szafki, ale przede wszystkim wiele elementów właśnie wyposażeniowych, bo one decydują w ostatecznej
fazie, o kształcie, o funkcjonalności kuchni, o użytecznościach i o popycie na nią. Także od tego momentu stwierdziliśmy, że sprzedaż taka rozdrobniona no, nie spełnia swoich wymogów i zaczęliśmy myśleć o tej formie studyjnej. A jedyną formą, żeby zacząć tą sprzedaż studyjną, była organizacja własnej sieci sklepów. Co się przez ten czas stało? No, stało się to, że poczynając od połowy 1993 roku, od pierwszej naszej jednostki, dzisiaj tych jednostek mamy już ponad około 40 zorganizowanych w różnych formach, co nie jest tutaj najistotniejsze może dla telewizora. Natomiast cechą charakterystyczną tych wszystkich jednostek, o których mówię, jest to, że funkcjonują one w formie studyjnej pod szyldem i pod znakami fabrycznymi Olsztyńskiej Fabryki Mebli i prezentują praktycznie pełen asortyment produkcji, jaki ten nasz zakład produkuje. Może z drobnymi wyjątkami, gdzie w pewnych miejscach warunki, powiedzmy, lokalne nie pozwalają aż na tak szeroką, na pokazanie tak szerokiej gamy wyrobów, ale tu pewne minima są postawione, szczególnie dla kuchennictwa i praktycznie pod szyldem fabryki, w jakimkolwiek sklepie, pod takim szyldem się znajdującym, o te kilkanaście modeli kuchni każdy klient znajdzie. Jest kwestia, czy ich znajdzie 13 czy 18, ale to już nie jest aż taką, nie ma to aż takiego istotnego znaczenia. Trudno zatem odpowiedzieć do końca na Pana pytanie, wymieniając miasta, bo praktycznie są to miasta w całej Polsce. Oczywiście zaczynaliśmy od tych największych. Zaczynaliśmy od tych największych, stopniowo schodząc w dół, ale przygotowaliśmy inne formy dystrybucji dostosowanej do mniejszych miejscowości. Mam tu na myśli miejscowość liczące sobie 80, 70, 120 tysięcy, które wymagają innej formy organizacyjnej, aczkolwiek forma studyjna, ekspozycja i tak dalej, niczym się nie różni w tych miastach od ekspozycji w stolicy. Gdzieś w Warszawie na przykład otworzyliśmy już piątą jednostkę. Jest to bardzo dużo, choć jak na dwumilionowy rynek nikt nie powiedział, że nie może być więcej. Ale praktycznie Olsztyńska Fabryka Mebli włączyła się do akcji na rzecz powodzian. Tak, jak na razie powiedziałbym w skromnym wymiarze. Mam na myśli tutaj no, taką spontaniczną zbiórkę pieniężną, jaka na terenie zakładu się dokonała pod auspicjami, czy może z inicjatywy związków zawodowych. Był to moment, kiedy właściwie powódź się zaczynała i tutaj może nie tyle liczyła się forma, ile szybkość działania, jakiekolwiek pomoc. Taka pomoc wyszła i środki z tej zbiórki zostały przekazane na konto Telewizja Powodzianą, bo taki tutaj w takim kierunku to poszło. Natomiast dzisiaj zarząd fabryki, patrząc już na post factum, na sprawę, rozpatrzy niebawem, no, mam na myśli początek września, rozpatrzy pomoc w nieco innej skali, w formie zorganizowanej, takiej, jaką przepisy tutaj dopuszczają. Mam na myśli pomoc rzeczową w postaci mebli, którą być może poprzez Ogólnopolską Izbę Producentów Mebli, jako organizację przygotowaną do tego typu akcji i posiadającą odpowiednie zezwolenia na prowadzenie takiej akcji. Zresztą wystąpiła ta izba do nas również o udzielenie takiej pomocy. I taką formę właśnie w sposób zorganizowany przewidujemy i w tym celu zarząd w początku września zbierze się i podejmie stosowne decyzje. I to będzie być może jeszcze pomoc no, większa, aczkolwiek każda jest ważna i te pierwsze umownie parę złotych powiedzmy, no nie to były oczywiście kwoty większe, ale te pierwsze złotówki też były bardzo cenne wtedy. A dzisiaj spróbujemy na to spojrzeć szerzej już jako zakład. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.